No i rozpoczynamy. Rozpoczynamy kolejne poszukiwania tej ostatniej osoby, która ma być do spotkania w tej grze. Oczywiście już wymyśliłem, że muszę pojechać do więzienia, przesłuchać jeszcze raz tego Kareya. Jak się dowie o tym, ile wiem, to pewnie dopowie kupę nowych rzeczy. Kupę szczegółów. To właśnie taki sprytny zabieg. Pokazać, ile się wie, to wtedy człowiek się dowie więcej. Nie jestem pewien, czy to jest skuteczne, bo są ludzie skryci, którzy wcale nie chcą się przechwalać tym, co wiedzą. Jak ktoś im pokazuje, że wie więcej, no to się cieszą, że myśli, że wie więcej. Ale gdyby z samej daty urodzin wynika, że ten, kto się wcześniej urodził, wie więcej. Może potem ktoś intensywniej nabywał wiedzy, ale nie przeżył więcej na pewno. A może przeżył równie ciężkie rzeczy, albo bardziej interesujące rzeczy w krótszym czasie. Co to ma do rzeczy? Kogo to, że tak powiem? Co kogo to, jak śpiewała Halina Kunicka? Jej piosenek już nie znajdę, tych najstarszych. Dobrze, zaczynamy. A więc teraz mam się udać do więzienia, tylko chciałbym się jeszcze przekonać, czy mogę się ogolić, to znaczy przebrać. Pozbawić brody. Co ciśnie? Toaletka. I właśnie można. Nie lubię wąsów, bo zawsze ktoś się chce gonić. A jak je goli, to najczęściej ma tępe narzędzia. Tak więc wąsy nie. Nieogolony. To jest szóstka. No to jest siódemka. Ale mam brudkę. O, to jest ten zarośnięty, co ja, ósemka. No i ten mi się chyba najbardziej podoba w tej chwili. Escape.
Tabem jedziemy. O, jakieś nowości mamy. No to już oglądaliśmy, ale to jest z poprzedniej sesji, no więc w związku z tym już byśmy widzieli. Teraz jazda. Co my mamy w głowie i co mamy tam wydedukowane, to teraz nie jest istotne, bo to nie może być istotne. Zawsze możemy zmienić zdanie i wydedukować coś zupełnie innego, więc nieważne, jak tam jest ustawione nasz akurat chwilowy stan umysłu. Lekki ruch myszy i już się zacina. O, jestem przekonany, że to jest takie sztuczne opóźnianie, że to tak długo się nic nie ładuje, chyba że takie wielkie jest, jedziemy. Nic nie powie. Też nic nie powie. O, to niepotrzebnie tu przyjechaliśmy. Dojedziemy do wdowy. No też nic nie powie. Tak właśnie myślę, że dlaczego taki przejazd ma trwać ponad przeładowanie?
może rzeczywiście tak duże ilości danych się przeładowują do tej pamięci przez ten czas. Z dysku do pamięci. Chociaż dysk tak nie kręci, więc w związku z tym nie wygląda na to, żeby tam były takie transfery. Raczej jest jakiś sztuczny timeout. Żeby ta podróż trwała trochę i żeby była bardziej realna. Co bądź można trwać, można grać na speed, a można grać jakby to było naprawdę. Większa część czasu spędzona w drodze. Między Wrocławiem a Łodzią. Między Łodzią a Wrocławiem. Oraz między Wrocławiem i Namysłowem i Namysłowem a Łodzią. Bardzo bym chciał taki filmik nakręcić z tego przejazdu. W sumie przejazd samochodem trwa około 2 godzin. Filmik by nie trwał dłużej. Ani w jedną, ani w drugą stronę. 2 godziny to, że tak powiem, nagrać można. A ile na 3 giga? Już by było. Zobaczmy, czy nam coś powie, czy nie powie. Bo to musi trochę trwać. Muszę posłuchać ptaszków i pooddychać. W czasie gadania na cały czas płaczę, więc pewnie znowu nie będę nic chciała powiedzieć. Tak, leave me alone, please. Więc też nic nie chcę powiedzieć. Przejdziemy na Baker Street. Pogrzebiemy w papierach. Kurczę, ta szklanka mi przez to szkadzaje mi papier podażę. A może jeszcze byśmy poszli pogadać do tego, poszlibyśmy pogadać do kierownika więzienia, to znaczy tego Lestrada, tak? Bądź coś więcej wiemy, może on też coś więcej wie. Optymalizacja podróży. Przedwczesna podróż. Byłem na miejscu, powinienem się zastanowić, co tam jeszcze mogę na miejscu zrobić. Zamiast latać w tą i z powrotem. Ponieważ podróż trwa, w związku z tym trzeba maksymalizować czas pobytu, to znaczy nie tyle maksymalizować czas, co zwiększać funkcjonalność pobytu. Więcej rzeczy zrobić w jednym miejscu, w którym się akurat jest. Zanim się ruszy w podróż, bo podróż trwa. Nawet do parku trwa 15 minut albo 20, a w obie strony to już jest 40. Dodaj do tego 5 minut ubierania, 5 minut rozbierania, to już jest 50. Czyli godzina drogi.
droga do pracy. I znowu spróbujemy od razu trafić do balustrady. Gwiazdowy jest cwaniacz. Tak wygląda. Nic się nie zmieniło, jego postawa i twarz. Nic. No właśnie, czy zna już pan? Oczywiście, że nie. Tej wskazówki. Znaleziono i użyto wszystkich wskazówek w tej sprawie. Przejdź do tabel dedukcyjnych i wyprowadź wnioski. Stąd to nieszczęsny sklep jest tak daleko. Nieosiągalny. Escape powinien być blisko, a nie w najdalszym rogu. I ten to jest ten młody.
зроблю, то да, добре. Хоч і роботи не зроблю вже. То мені б покасило так. Що б то зробити? Як чухні, то буде робити. Jest. I cały czas wszystko wskazuje na Hansleya. Musimy pamiętać o tym, że jeszcze jedna osoba ma być spotkania w tej sprawie. Więc może taki sposób myślenia coś jednak nam. O, coś zapytam. Czy ustawienie mojego myślenia, czy te wnioski, czy cokolwiek zmienią tutaj przebieg rozrywki. Kurde, ciągle się balkon otwiera. O, czyli do przepisu. Nie chcę powiedzieć, to nic nie chcę powiedzieć. Ojejku, jejku. No więc spróbujmy jeszcze raz. Co nam nastawienie? Pojechać na Baker Street. Już jest 13:28, to już jest 20 minut filmu. I zostajemy w punkcie wyjścia.